Cześć, w tym nagraniu opowiem Ci o najczęstszych wymówkach w nauce języków obcych, o najczęstszych przekonaniach, które sprawiają, że ludzie albo nie zaczynają w ogóle uczyć się języków obcych, a jeśli już to robią, to używają tych przekonań do tego, żeby usprawiedliwić swoje przeciętne wyniki. Opowiem Ci o tym, dlaczego w ogóle takie przekonania. Powstają, dlaczego w nie wierzymy, i podam e, później kilka przykładów. Więc e, odpowiedzmy najpierw na pytanie, dlaczego w ogóle powstają takie fałszywe przekonania na temat e, nauki języków obcych. I to tak naprawdę nie dotyczy tylko nauki języków, bo e, takie przekonania są e, obecne w każdej dziedzinie życia, i to po prostu wynika z tego, jak funkcjonuje nasz mózg, bo nasz mózg nie jest w stanie wszystkiego bardzo dokładnie analizować, tylko bardzo często lubi dokonywać pewnych uproszczeń, które niekoniecznie muszą mieć wiele wspólnego z prawdą i tak jest właśnie w tym przypadku. Więc nie do końca jest to Twoja wina, jeżeli w takie przekonania wierzysz. To wynika z tego, jak, jak funkcjonuje nasz umysł, po prostu. Dzięki takim mechanizmom jest nam po prostu łatwiej funkcjonować, natomiast trzeba być tego świadomym i czasami zastanowić się, czy naprawdę jest tak, jak nam się wydaje, bo, bo bardzo często może się okazać, że to, w co wierzymy, nie jest prawdą i może się okazać, że. Przez to, że wierzyliśmy w niektóre założenia, bardzo wiele straciliśmy. Więc jakie są te najczęstsze fałszywe przekonania na temat nauki języków obcych? Pierwsze takie przekonanie to to, to że istnieje pewien idealny wiek do nauki języków, a jeśli ktoś ma 30, 40, 50, 60 lat. No to już jest dla niego za późno. I w tym stwierdzeniu kryje się pewnie jakieś ziarnko prawdy, ale nie do końca. Oczywiście języka można nauczyć się w każdym wieku i wcale nie jest to dla mnie przynajmniej oczywiste, że im jesteśmy młodsi, tym mamy łatwiej. Kiedyś o tym nagrywałem już osobny materiał i tam porównywałem. Różne aspekty nauki, i e, sprawdzałem, kto ma lepiej, i to nie jest takie oczywiste, że młodzi ludzie e, mają lepiej. W pewnych aspektach owszem, natomiast w niektórych aspektach w przewagę mają e, osoby starsze. Więc e, jeżeli uważasz, że dla ciebie jest już za późno, to niekoniecznie tak musi być. Może być Ci trudniej na przykład w nauce wymowy, bo mogę się z tym zgodzić, że jeżeli zaczynamy się uczyć jakiegoś języka obcego w dorosłym życiu i dążymy do tego, żeby ta wymowa była jak najlepsza, zbliżona do native speakerów, to może być nam bardzo trudno to osiągnąć. Bo to wynika po prostu z, z pewnych uwarunkowań biologicznych. O tym pisałem szerzej w mojej książce. Jeżeli interesujecie ten temat, to link znajdziesz w, w opisie. Więc to nie jest do końca tak, że im młodsi jesteśmy, tym będzie nam łatwiej. Jest w tym trochę prawdy, jest w tym trochę kłamstwa, ale na pewno ta wymówka nie powinna sprawić, że. Zrezygnujemy z nauki języka z powodu naszego wieku. Punkt numer dwa to pieniądze. To przekonanie, które mówi o tym, że potrzebujemy dużo pieniędzy, żeby uczyć się języków. I to oczywiście nie jest prawda. Być może była to prawda, nie wiem, 100 lat temu, kiedy materiały do nauki były bardzo ograniczone, kiedy było bardzo niewiele osób, które Znały języki obce, przynajmniej w Polsce, i ta nauka była bardzo utrudniona, i też podróżowanie było drogie i nie było wcale takie łatwe. Natomiast w dzisiejszych czasach mamy mnóstwo sposobów, dzięki którym możemy uczyć się języków za darmo. Pierwszym z nich jest oczywiście Internet. Oczywiście wiem, że. Za internet się płaci, ale no nie oszukujmy się, każdy z nas ma i tak dostęp do internetu, niezależnie od tego, czy uczy się tych języków, czy też nie. I te zasoby, które znajdziemy w internecie, mm, są oczywiście aż za duże. I nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego przetworzyć, więc możemy wybrać to, co nas najbardziej interesuje, to, co nam najbardziej odpowiada i z tych materiałów się uczyć. Można też uczyć się dzięki podróżom. W dzisiejszych czasach bardzo łatwo jest podróżować za bardzo niewielkie pieniądze i to jest też świetny sposób, do którego będę zachęcał. Możemy też oglądać telewizję zagraniczną, możemy słuchać obcojęzycznego radia itd. No i też nie zapominajmy o tym, że państwowy system edukacji oferuje nam naukę języka. Za darmo, za darmo, oczywiście w małym cudzysłowie, natomiast e, tak jest. Oczywiście biorę tutaj poprawkę na to, że e, być może jakość tej e, państwowej edukacji nie jest najlepsza, natomiast na pewno można się w ten sposób nauczyć co najmniej jednego języka obcego za darmo. Punkt numer trzy to czas. Wiele osób zasłania się tym, że nie ma czasu na naukę języka. I oczywiście prawdą jest to, że nauka języka to długotrwały proces, który zajmuje kilka lat, jeżeli chcesz dojść do przyzwoitego poziomu, jeżeli będziesz uczyć się dość intensywnie. Natomiast to nie jest tak, że potrzebujesz każdego dnia, nie, wiem, godziny, dwóch, trzech, żeby się tego języka uczyć. Możesz zacząć od małych kroków, możesz wykorzystywać. Takie krótkie chwile w ciągu dnia, to może być nawet 15 minut. To może być na przykład czas, kiedy dojeżdżasz do pracy, do szkoły. Wtedy możesz na przykład posłuchać sobie jakiegoś podcastu. To wcale nie jest tak, że musisz sobie wygospodarować jakiś blok czasu, odciąć się od, od wszystkiego i poświęcić ten czas tylko i wyłącznie na naukę języka. Niekoniecznie. Są takie momenty w ciągu dnia, kiedy możemy uczyć się tych języków bez przeszkód. Na, to, na przykład są to różnego rodzaju dojazdy, czy wszelkiego rodzaju momenty, kiedy nic specjalnie nie zajmuje naszej uwagi jeżeli wydaje ci się, że nie masz czasu na naukę języków, to możesz zrobić sobie takie ćwiczenie, które polega na tym, że wypisujesz na kartce wszystkie czynności, które wykonałeś na przykład dzisiejszego dnia i obok każdej czynności wpisujesz czas, który na to poświęciłeś i zastanów się, które z tych czynności były tak naprawdę zbędne, które nic nie wniosły do twojego życia i może się okazać, że większość dnia poświęciłeś właśnie na takie nic nieznaczące czynności, które nic do twojego życia nie wniosły. Punkt numer 4 to brak talentu. O tym jeszcze będę nagrywał osobny materiał, żeby szerzej wyjaśnić ten temat. Skąd w ogóle bierze się takie przekonanie, że istnieje coś takiego jak talent do języków? No pewnie z tego, że wszyscy obserwujemy, na przykład na, na zajęciach z języka obcego, że są pewne osoby, które uczą się tych języków szybciej, a są takie, które uczą się wolniej. No i naturalnie rodzi się w naszej głowie takie przekonanie, że te osoby, które uczą się szybciej, mają po prostu. Talent. I tak sobie to mm, tłumaczymy, natomiast moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak talent do języku, bo zwróćcie uwagę na to, że każdy człowiek na Ziemi mówi płynnie w co najmniej jednym języku. Gdyby istniało coś takiego jak talent do języków, to niektórzy porozumiewaliby się na migi albo nie wiem w jaki sposób. Być może jest coś takiego jak talent do uczenia się języków obcych. To jest troszeczkę coś innego, ale tutaj też nie jestem do końca przekonany, czy tak faktycznie jest, bo tutaj dużą rolę odgrywają inne czynniki, takie jak zaangażowanie, motywacja, organizacja nauki, organizacja czasu itd. I to niekoniecznie musi być zasługa talentu, że ktoś uczy się tych języków szybciej niż inni. Ostatnie przekonanie, przekonanie numer 5, to to, że języki obce nie są nam potrzebne. I oczywiście jestem w stanie sobie wyobrazić, że są takie osoby, które tych języków nie potrzebują. Nie potrzebują ich w pracy, nie potrzebują ich w życiu codziennym, bo na przykład nie lubią podróżować, całe życie spędzają w jednym mieście i. I nie lubią przebywać za granicą, na przykład nie lubią kontaktować się z obcokrajowcami, i są takie osoby, natomiast myślę, że to jest mniejszość. A nie da się ukryć, że tendencja na całym świecie jest taka, że no wszyscy, czy tego chcą, czy nie, będą uczyć się tych języków coraz intensywniej i te oczekiwania związane ze znajomością języków, chociażby na rynku pracy, Będą coraz większe, więc jeżeli nie chcesz pozostać w tyle, no to niestety dzisiejszy świat wygląda tak, że przynajmniej ta znajomość angielskiego na poziomie komunikatywnym jest obowiązkowa, a byłoby dobrze znać jeszcze co najmniej jakiś drugi język obcy. Daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz. Daj znać, czy zgadzasz się, czy nie. Na wszystkie komentarze staram się odpowiadać. Zachęcam Cię do zapisania się na darmowy kurs ABC Poligloty. Znajdziesz link w opisie. Jeżeli uczysz się języków obcych, jeżeli interesuje Cię taka tematyka, zachęcam do zostawienia subskrypcji i dodania lajka, bo to na pewno zmotywuje mnie do nagrywania kolejnych takich filmów.